czołem, witam was kochane Asiorki w kolejnym odcinku z Heights of Ion. Słuchajcie, Rzesza zalewa Polskę i powiem wam, że przed odcinkiem próbowałem coś zrobić, tak powiem puszować, ale nie jestem w stanie tych Niemców tutaj przebić. Rzeczy na tych okopanym terenie, miałem tutaj forty na jakim poziomie, na trzecim. Nie jestem w stanie ich poprzebijać, naprawdę. Ja tutaj się dobrze bronię na razie. To mnie cieszy. Szkolę też nowe dywizje, żeby tej armii było trochę więcej, ale to tutaj więcej już nie stworzę na tym froncie. Tutaj też jakoś... Ujoj. Patrzcie, nas dywizja atakuje. Mogą mnie Włosi przepusować, ale to będzie wstyd. Tak się martwiłem o to właśnie. Bo tutaj jest naprawdę grubo. Żeby się bronić. Może jakiś koleś. Polska kapituluje. To jest ten koleś fioletowy. Stary, ale ty jesteś łajza. To się pozmieniało, jakiś patch przegapiłem. Zmieniamy ci dowódcę po prostu. Bo to troszkę to wszystko inaczej wygląda. Sprzęt wsparcia co miesiąc przyjmujemy. Mam sporo konwoi, o to się nie muszę martwić. Ale to się pozmieniało w ogóle. Nie żyją patche, które się przegapia po prostu. Tu robimy jakieś powoli konwoje. Dajmy tak, no tak. Pakt Ribbentrop-Mołotow w pełnej krasie, słuchajcie. Niemieckie naciski na Benelux. Luksemburg. Wiesz co to oznacza? Że musimy zrobić pauzę. A tobie? Musimy przedłużyć linię frontu. Patrz, nie mogę. A tobie? Zrobić inaczej. Boże, co ja mam z tobą zrobić? Mam dać ten front? Co, słaby jesteś. No, czerwoni go przejęli. Ale dramat się robi. Luksemburg kapituluje. To żadna dla mnie nowość. Jak to wygląda tutaj? A tutaj? Ale Włosi mnie cisną. Bez kitu. Ale wygrywamy, no. Ciężko, bo ciężko, ale wygrywamy. Ci przechodzą. No, kraje Beneluxu dostają po prostu w cymbał. Zgodnie z zapowiedzią. Jestem ciekawy, czy moja linia Maźnota wydłużona coś tutaj pomoże. Co tu się dzieje w ogóle? Nawet nie wiem. Lol, są jakieś zupełnie inne dziwne rzeczy. Jakąś propagandę robię, nie wiem, mroczne czasy. Coś się pozmieniało w tej grze. Ale póki to się wygonimy, Amerykanie. Sprzęt wsparcia przyjmujemy. Tych konwojów mamy tak dużo, że teraz sprzęt bierzemy. Holandia kapituluje. O kurde, tutaj przegrywam. Ajajaj. Czekajcie. Nie wiem, co mam zrobić. Kurde, to jest tak ciężkie. 39 rok. No oczywiście... Co tu polepszyć? Czołgi nie. Czy jakieś doktryny się robią? Nic tutaj nie zmienimy. Martwi mnie to strasznie. Dobra, dajmy to. Też tutaj przegrywam. I to z Włochami.
Nie mam obwodów, żeby je gdzieś wysłać. Patrzcie, wbijają mi się w linię Maginota. Zjedzą mnie Niemcy. Kurde. Następny choruje. Co tu się dzieje? Patrzcie, no nie jestem w stanie utrzymać tego frontu tutaj. Ani tu, ani tu. Próbuję przepnąć, odciąć ich, ale zobaczcie, jak mi wchodzą. Matko Boska, co tu się stało? Co robi ta armia? To nie opuścili je front? Co wy robicie? Co tu się stało? Ale mnie ta rzesza zjadła. Co wy robicie? Jak to się stało? Tego nie kumam. Co tu się stało? Matko Boska, poczekajcie, nie, ja muszę... Ja to robię jeszcze raz. Ja to wczytuję, bo to jakaś patola jest. Czemu tylko nie weszli w to obronione? Ta cała linia powinna być chroniona. Dobra, zróbmy inaczej. Jest już wojna, tak? Jest być wojna, bo musi być. Ty. Przyjaciel. Linia frontu. Z linią ofensywną tutaj. Przestań się szkolić. Interfejs pozmieniali. Zróbmy tak. Co się dziwnego stało? Czemu oni tak odpuścili tę linię? W sposób po prostu przerażający. Tu jest ta armia. Ta jest tutaj. Dajcie mi dwie armie piechoty. Do niebies to tej armii. I proszę mi stąd śmigać. Jak najszybciej się da. Szkolenie. Jest szkolenie? Dodaj dywizję do szkolenia. Co tu się dzieje? Przejmuj. Czy ja tak kurde w kilka tygodni, jak ci marszałkowie mi tu chorują? Zmieniać ich. W ogóle mnie to, co się dzieje na wodzie, nie interesuje. Taka wielka bitwa po prostu, zobaczcie. Nie ma to dla mnie większego znaczenia w tej chwili. To przebicie tak działa. Ciągle jakieś bitwy, zobaczcie. Na te moje dywizje płyną, tak? Czemu tak naokoło? By nie mogli tędy. Ale to głupie jest. No dobra, trudno. Tutaj przegrywam. Na północy. Na północy jeszcze nie ma ataku. Dawać sprzęt. Tutaj mnie atakują dziabongi. No ale fabryki są, więcej nie będzie. Samoloty. Polska kapituluje, co za szok.
naciski na ten, dobra. Aha, za tymi misjami jeszcze poczekajcie. Dobrze. No, Luksemburg, jasna sprawa. Co tu się stało, że tak mnie spuszowali? To wszystko jest, macie się bronić. Że tak szybko? Was tutaj przepuszowali, tutaj sobie pomogłem. No nie jest stabilny, ja się nie dziwię. Pomóż. No to jest dziwne, bo to powinno pomóc. Tutaj musiałbym dać teraz naprawę baterii. Tak trzeba zrobić, czekajcie. Budownictwo. Coś jakoś to zrobić, żeby naprawa była na pierwszym? Gdzieś to było. Czy muszę ręcznie zmieniać? Tutaj nic takiego nie ma. Ale puszują. Tu jeszcze nie ma ataku. Ja tu chcę, podejrzewam, chyba Beneluxu zjeść. Polska biedna. Co tu się dzieje? Tego mogę... Stawię tu jedną dywizję. Jak tam szkoła? Nic nie można jeszcze wyjąć ze szkolenia. Dobrze, tutaj wygrywamy. Tutaj dojdą wszystkie dywizje. I te francuskie przepłyną. To wtedy będziemy o tyle mądrzejsi, że będziemy mogli tutaj może trochę ten front nawet poszerzyć. Parcie tutaj z dywizji, to jest koszmar. To mam wszędzie po 4 dywizje, to powinno się jakoś trzymać. Może w większości przypadków mam po 4 dywizje. Dunkierka. Nie wiem, to jest przerażające. To jak oni szybko obligacje wojenne. Tak, to w ogóle nowa ta jest, wydarzenie, zobaczcie. Ciekawe to wszystko się porobiło. Niekałem kilka dni, to tak się pozmieniało, że szok. Holandia kapituluje. Super. Zacznijmy naprawy. A nie to. Koncentracja przemysłu. Dawajcie deszyfrację. Ale mi się coś wydaje, że ja tego nie będę w stanie ugrać. Jest przerażające. Władz USA. Dobra, zwolnimy na 3 tą wojnę. Zobaczymy. No tutaj oni przegrywają, ale ja się w ogóle tym nie przejmuję. Ja nie mam zamiaru pomagać w ogóle. Mnie interesuje to, co tutaj się dzieje. Jedną dywizję? Jak to możliwe? Aha, bo oni tam przeszli. Wsparcie. Dobra, jakoś to poszło. Jedna tutaj. Anglicy przybyli.
Dużo ich nie ma, to zawsze coś na górze. Poczekajcie, stop. Co się stało z tym frontem? Czemu to nie jest obstawione? To coś się rypie. I czerwona. Tak, bo ten fundę też chciał. Zrobiło się nie wiadomo dlaczego luka. Szybciutko wygównywać. Nie może być takiej luki. Nawet tą czerwonych mogę przesunąć. Następny choruje. Tak, wojna, wszyscy chorują. To jest genialne. Jak ty masz front, panie biały? Robisz tak, dobra. A tobie przeniesiemy odtąd, dotąd. Dobra. Proszę się ustawiać, nie robić wsi. Macie chude fortyfikacje na szóstym którymś poziomie. No chyba na trzecim. Tutaj dzieje, ci przegrywają, ty na wsparcie. Proszę na wsparcie, bronić się. O, już rzesza niemiecka wjechała. Kurde mol. No, to jest za mało dywizji, to jest nie do obrony. Co oni mi tutaj robią? Gangbang po prostu, patrzcie. Nie, ja to źle poprowadziłem. Boże kochany, ja nie wiem co z tym fantem zrobić. Dobra, biała armia. Upadek Paryża, ja wiem, że to katastrofa. Ja się z tym nawet mogę zgodzić. Kryzys? Pany! Co wy robicie? Patrzcie, jak oni mi wjechali. Chcę się wycofać. Ja to czerni, cała staga linia maźnota na górze. Boże! Co mi z tych saperów? To moja armia to jakaś porażka jest. No nie, ja to nie wierzę. Ale we mnie wjechali. Co ja mam zrobić z tym fantem? O, poczekajcie, czy ja potrzebuję Afrykę? No tu jest trochę metalu, no jest metalu sporo. Może nie potrzebuję Azji? Czy tutaj coś jest? Guman. Huk gumy. Ale to jakaś jest porażka, co tu się dzieje. Ja nie miałem takich złych tych dywizji. Oni przecież mnie zjedli. Ta rzesza mnie po prostu zjadła. Czy
Czy gorzej broniłem niż Francuzi w 39? Jakie to były fortyfikacje? Tu był na 10. To było na 5. Co tu zrobić? Że trzeba dać te fortyfikacje na 10 poziom. Ja nie wiem, czy to. Słuchajcie, ja przegrałem tą Francją. Gadki szmatki, ale dostałem w cymbał. No, pojechali mnie. Ja tego nie. To jeszcze Polską szybciej broniłem. Lepiej broniłem. Ja jestem autentycznie w szoku. Niemcy we mnie wjechali jak Boże kochany. To już nie jest dobre, nie było do obrony. Przerażony jestem, słuchajcie. Nie wiem co zrobić. Nie wiem jak grać tą Francją. Muszę to przemyśleć, naprawdę byłem przekonany, że mi to lepiej pójdzie. Oni po prostu mnie zjedli. Czy ja coś źle robiłem? Czy tak mnie nie była, nie wiem, okopana? Czy fronty za słabe? Ja wiem, że nie miałem żadnych tam doktryn wojennych i tak dalej, ale no szok. To trzeba jakiegoś marszałka było zrobić i być taki długi front. To ma bonus do okopania. Nie wiem co powiedzieć. To na pewno skopałem na początku, na pewno skopałem z tymi, z siłą polityczną. Za wolno te minusy wszystkie swoje zlikwidowałem, ale no jak? Nie kumam tego. Jestem autentycznie zszokowany. Kochani, niech to będzie koniec tej serii. Ja obiecuję, że kiedyś spróbuję to jeszcze zrobić, ale no nie wierzę w to. Naprawdę w to nie wierzę. Miałem dosyć dobrze wyposażone. Miałem piechotę na drugim poziomie już w połowie armii. Miałem działa przeciwpancerne w armiach. I to nie powinno tak pójść. To powinno pójść trochę lepiej. Ja nie kumam dlaczego. Jestem w szoku. No dobrze, kochani. Nie dowierzam. Dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczycie się ze mną w kolejnym odcinku, który na pewno zrobimy i planujemy, słuchajcie, niespodziankę z Przemkiem i Soldato, ale o tym dowiecie się już niedługo. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć.